Widzicie tego gościa? Najebany został przed chwilą. Patrz, co mu się z głową stało. O kurwa! Przepraszam, jesteście sali? Przepraszam! No, sorry, kurwa, zagapiłem się na czat w telefonie. Co oni mi tu piszą? Że napis, kurczę, nie włączony. Dobra, stoi. Hola, amigo, kurwa, wysiadamy. Wysiadamy i się napierdalamy tutaj. W tym momencie, wysiadaj, gościu. Ci kurwa potny, rozumiesz? Ała! Cały sweter mi upierdolił. O, tu stanę. Czy mi się przypało? Czy tu się gasi silnik w tym? Okej. Dzień dobry. Proszę opuścić parking policyjny. Policyjny parking, nie wiedziałem, bo chciałem się dowiedzieć w sprawie odbioru samochodu zarekwirowanego. To pan musi iść na komendę. Dobra, przepraszam, okej, jasne. Okej, surka. Kurwy policyjne. Pan podejdzie za mną, wydam panu pojazd. Dobra, okej. Bykła, nie masz drugiej parasolki? Ale ślumpi dzisiaj, dawaj, że tu wejdę pod twoją. O, z tego razu lepiej. Gdzie tego parasoleczkę może dorwałeś? W sklepie normalnie. No jasne, przecież parasolki można kupić w sklepie, no. Jasne. Tutaj, a muszę coś jakąś opłatę uiścić? 5000 dolarów. A gdzie to się płaci? To dostanie pan kwitek. Faktura, dobra, czyli nie trzeba od razu. Wiem, że to było srebrne BMW. Takie BMW, w którym Tupaka odpierdolili. No, jaki to był model. Słabo z tymi brykami u mnie, wiesz o co chodzi. Jaki to był model BMW? O, właśnie, dobre pytanie. Ej, mordo! Mordko! Słuchaj, bo tu widzę BMW jeździsz. Ty wiesz, w jakim modelu samochodu Tupak został postrzelony? BMW E38, coś takiego? Jest to możliwe? Nie wiem. Ta, BMW E38. E38, bracie. BMW E38. Będzie coś z tego? Jest tutaj kromkę, opierdolę, gościu. Nie mam takiego. Nie mam takiego. Czyli gdzie mogę... motor i jeszcze jest Passat dla pana. To gdzie taki mogę znaleźć model? BMW. Na może jakimś parkingu innym? Może mechanicy panu zajęli. To jest, jest tuż obok. Mechanik. Dobra. Czyli do mechanika trzeba zobaczyć. Czy pan te motory? To motor odzyskam, a to są dwa motocykle? Tu jest jeden motocykl i Passat B5. Czyli... Dobra, to weź ten motocykl, nie? No nieźle. Pikselowy obrazek policji. Dobra, dawaj tą fakturę i spierdalamy stąd. Dziękuję. Ale tutaj dostęp jakiś, wszyscy widzieli ten odbiór pojazdu. Tak. O ja, tam wszyscy widzieli, że tu jestem. Ja pierdolę, spierdalam. Ej, kopci się znowu, kopci się! A pierdolę, puść, ej, Mariatko! No i chuj. Do mechanika trzeba jechać. Ja pierdolę. Kurwa, ale pada, Nie. O kurwa, ale leje. Przepraszam bardzo, potrzebuję pomocy. Ty, skopcie się z jego, to jest on. Odebrałem go przed chwilą z policyjnego parkingu, mam kwity, wszystko. I proszę pana, ile wyjechałem, ile? Ze 100 metrów, o tam, siup. Kopciło się. Coś tam przy nim grzebałem, żeby poprawić, bo już mi go wydał rozjebanego, nie? A ich obowiązkiem jest sprawdzić, czy pojazd jest zdatny do użytku drogowego, tak? I dostałem taką, kurwa, chujozę, tak? Na kółkach. No. Da się coś z tym zrobić? Mam nadzieję, że po jakichś dobrych pieniądzach, bo jest z gotówką ciężko. Wyskoczyłem wczoraj z pierdla. Z Moniachoma tutaj, 800 dolarów mam w kieszeni, kurwa, i maczety, no, i dwie karabinki. Dobrze, dogadamy się, tylko wpierw sprawa formalna. Mechanik rally Martel. Okej. Mam identyfikator, proszę bardzo. Gaz Donki, dlaczego masz taką nazwę Gaz Donki? Co ty powiedziałaś? Szmato? Co? Kurwo, wyjeżdżasz mnie w tym momencie, wciągniemy, uważaj! O kurwa! Riley, wszystko okej? Tak, luź. Musimy ten motor przestawić, bo jest awantura. Lusterkiem zahaczyło. Awantura była. No, o ty wariacie. I pomyślałem, żeby go przepchać na boczny pas, żeby nie utrudniał drogę i ruchu. No więc tak. Słuchaj, Danon. Sprawa wygląda tak, że wyskoczyłem z puchy. 2 miesiące, kurwa, garowałem. Rozkminiasz to?
Jestem już czysty, nie zamienię. Mają normalnie z psami na siema, jestem już elegancko, nic się nie próbują do mnie. Ale wiesz, mam ochotę trochę zarobić, jestem spukany. Co ty, z kim ty piszesz na tym telefonie? Co ty odpierdalasz? Nie piszę, tylko szukam twojego numeru, bo gdzieś kusiłam, miałem, ale... Okej. No i słuchaj, potrzebuję klamy, potrzebuję 19 koła na klamę. Uzbierałem 11 taka. Ciężko, wiesz, wszystkie ziomki leżą, kilku odjebanych jest. Ciężko po prostu, wiesz, zarobić. Nie mam iść 19 koła zajechać do jutra. No nie wiem. Kurwa. Duża suma. A, no wiem, że duża suma, ja wiem, że duża suma. A nie wiesz, z kim, gdzie mógłbym zarobić taką sumkę? No wiesz, najłatwiej na wiesz, legalnej pracy, co nie? No, dobra. Siemano, wariaty, co tam? No witam. O, że nową furę kupiłem sobie, teraz wymieniam cylindry. Sprawdzałem, jak się sprawuje i... No i jak jeździ? Całkiem spoko, całkiem spoko. A młoda dama kim tutaj jest? Logan Cappuccino z tej strony, witam. Miło poznać. Jack Walsh, a to pani Mija. Pani Mija, a pani Mija! Nie poznałem chyba, nowa fryzura, nowa długości włosów. Nie. Fryzurę ma taką z długiego czasu. Okej. Mnie też było długiego czasu nie było. 2 miesiące prawie. No dobra, miłego ciuka, trzymajcie się. No, dzięki. Tak, siasz. Co tam? Słuchaj, chcesz zarobić kasę? A jak? Potrzebuję zakładnika. A ile dajesz? 10 koła czystej kapusty. Po akcji oczywiście. W tym momencie odkładam taksówkę. No i super, jadę z tobą. Dobra. To na bazę musimy pojechać. Ty, wariacie, co tu się odpierdala? Ej, my w maskach podjeżdżamy z klamką, on stoi się nas patrzy. O co chodzi? A co oni coś tam robią? Chyba jakiś napad był. O kurwa! Bo to automatyczna jest, kurwa! Nic się nie stanie! Nic ci się nie stanie, spokojnie! Spokojnie, nic się nie stanie! Halo? Są tam psy? Mhm. Mam tu jednego zakładnika na muszce, nie próbujcie żadnych sztuczek. Dobra, spokojnie. Nic się nikomu nie stanie. Zaraz negocjator przyjdzie. Potrzebuję jeszcze 60 sekund. Chcę z nim wyjść, wsiąść do samochodu i odjechać. Nikomu się nic nie stanie. Nie ma napastnika. Halo? Stój. I stój. Proszę pana, słyszy mnie pan? Słyszę pana, jestem sam. Mam jednego zakładnika. Fantastycznie, mój numer znak 86 oficer 3 stopnia, dajmy to z tej strony. Będę pańskim negocjatorem. Pani powie, co tu się dzieje? A, szybka akcja. Zrozumiałem safe, wziąłem kasę, nikomu nic się nie stało. Gabryszka, pani sprzedawczyni wybiegła. Wziąłem siwego za zakładnika, tu go znalazłem. I co, chcę po prostu sobie wyjść stąd, tak? Wychodzę, kurwa, bez żadnych sztuczek, wchodzę sobie do samochodu i dopiero wtedy go puszczę. I odjeżdżam. Dobrze, pani siwie Arturo. Siwie podejść blisko do drzwi, tak żebyś zasłonił... Nie podchodź. O tak. I słuchaj, zrobisz siwy, kurwa, niewłaściwy krok? Ja cię rozpierdolę. Słuchawka Bluetooth będzie rozjebana. Po co pan to robi, pani powie? Dla pieniędzy, potrzebuję pieniędzy. Co? Dla pieniędzy, kurwa! Na co pieniądze? Na życie! Rozwój! To pan nie może iść do legalnej pracy? Nie, bo nie tyle nie płacą, oszukują, oddaje się połowę tyle, co się zarobi. Wyzysk. Proszę pana! Na kurierze, wie pan! A co jest? Ruda, kurwo, wypuść mnie. Ja mam na pana ofertę. Na chcę wyjść stąd. Że to jest moja oferta. Jedyna oferta, jaka jest dzisiaj, to jest, kurwa, wyjście z pieniędzmi i ucieczka. Okej. Pozdro 6 złotych. Co chcę dla tego zakładnika? Chcę wolny odjazd, rozumiesz? Biorę go pod pachę, podchodzę do tego białego wozu, wchodzę do niego, kak, wciskam pedał gazu do dechy i wypuszczam go. Wtedy wy sobie możecie już godzić, co chcecie robić. Pan wejdzie do samochodu i go wypuści, tak? Tak jest. Dobra, ja panu dam znak, kiedy pan może wychodzić, okej? Okay? Bez żadnych snajperów, tak. Jak najbardziej. Siwy blisko mnie, siwy bardzo blisko mnie, musisz być. O kurwa! Au! Gazu! Kurwa! Ale mi się kręci w głowie, ja pierdolę! Pada mi za chwilę silnik! Muszę rozpiąć pasy i w krzaki wpierdalać! Kurwa, suń się! Nie rób nic! A, padł mi silnik! Dobra, panowie, żartowałem, to jest prank! Lewa! Kręcę filmiki! Spokojnie, to był wszystko żart! Klamka jest udawana! Dostałem go od ziomka z Teksasu! Połóż się na gleba! Dobrze, spokojnie, połóż się. Dobra, spoko, luzik. Lewa, prawa. Przeszukam cię wstępnie. No, spokojnie, to był tylko żart. Myślałem, że będzie śmiesznie. A, ale się wkopałem. No dobra. Tu mamy maczeta i pistolet, no to nie, odbierę cię w tym momencie. Jest do chleba.
Dobra, tak, na koniec należy tak. Pojazd, obywatelu. Wypożyczalnia samochodów, Stevie Craigie. To jest wszystko pożyczone, to jest ustawiane. Może przyjdź pogadać z moim menadżerem, mam kanał na YouTubie. Ale naprawdę nic nie zrobiłem. Ja wiem, że to może wyglądać na pierwszy rzut oka jak przestępstwo, ale to jest wszystko udawane. To dużo ma pan tych fanów na tych mediach? No na razie 4, ale dopiero zacząłem. No to nie, ale początki są zawsze najgorsze. Byku, ale przy mnie się dogadać, to jest kurwa prank, żart. Co pan to ma jeszcze? Telefon muszę skonfiskować? Normalnie jakby to był napad, ja bym wysiadł do was na pierdolą z klamki. Ja popatrzcie, normalnie do was wysiadam, mówię, że wariaty. No widzę właśnie, no. Że to jest prank. Ale broń pan posiadał. No tak, no bo gdzie to pana dokumenty jeszcze znajdę? No nie, gdzieś tutaj kurwa, gdzieś są, no gdzieś tylnie kieszonka może. Rozkułem pana, rozkułem, dobrze. Tak, tak, no panowie po mandacie myślę i się rozejdzie po łokciach, no bo. No niekoniecznie, ta broń tutaj widzę, że nie ma pan pozwolenia. Ale trapa, ją oddaję państwu, możecie sobie ją zatrzymać. Zaraz sprawdzę wszystko tutaj w laboratorium. Proszę poczekać, sprawdzimy tą gotówkę jeszcze przy okazji i od razu tą broń. I Kundel się wpierdala na komisariat. Sprawdziłem co, jak... No to kiedy wrodzę? Nie jest fałszywa, tylko prawdziwa niestety i broń także. No i co ma pan na swoje usprawiedliwienie? No ale no jest prawdziwa, tylko była trapą używaną w przedstawieniu, tak? Prawdziwa broń, ale jako atrapa prawdziwa w przedstawieniu. Prawdziwa broń na ostrą amunicję, nie może to pan takiej posiadać. No tak, ale nawet nie przeładowana. No ja wiem, takie były, wiesz, do wypożyczenia, więc trudno. No to już mamy pierwszy, że tak powiem, zarzut. Ale naprawdę już nie zrobimy nic. Nie bez zezwolenia. No dobra, no to trudno. No niestety, procedury, prawo prawem. No jak mówię, no, co się zaczęło wczoraj, pomyślałem, że zrobię śmieszny filmik i wziąłem gotówkę od ojca, nie, z sejfu, po prostu. No, wszystko jest udawane, wszystko jest udawane po prostu, no, to jest udawany napad, chciałem po prostu nagrać to i zabłysnąć w internecie, że jestem gangusem, bo zawsze mnie wszyscy łapią i... No ale mógł pan nie brać tej pieniędzy z sejfu. No ale tak to by mi nie uwierzyli, że wody z kasą, wiesz, to musiałem wszystko podkładki, nie? Muszę, wiesz, no, szacunek odzyskać na mieście, a tak, że cały czas mnie łapiecie i wychodzą na taką największą fujarę. Na dzielnicy. Rozumiem. Chciałem sobie nagrać zajebisty napad, no ale nie udało się. Dobrze, pan mówi, ja będę słuchał. No to już koniec tej historii. No mówię, to wszystko jest udawane. No zacząłem, założyłem kanał, kurwa, na YouTubie gościu. Logan Cappuccino The Crime Story. Normalnie walę tam filmiki, wiesz, że robię napady, udawane napady, ale wkręcam ludziom, że jestem prawdziwym gangsterem, rozumiesz? To miał być pierwszy odcinek. Co ja pierdolę? No dobrze, zaraz postawię panu zarzuty. Niestety no ale musimy pójść zgodnie z za sztukę? Prawem. Za sztukę? No, sztuka była, pieniądze zostały wzięte, broń była posiadana, no. No co ja poradzę? Trzeba było uzgodnić artysta, wcześniej. Sztuka, artysta cierpi. W ogóle cierpienie... Posłuchać, co tu? Najlepsi artyści cierpią, no to ja rozumiem. Trzeba było uzgodnić tak? Najpierw z nami, że będzie takie coś przeprowadzane. Nie uzgodnił pan z żadnymi służbami, z nikim. Więc co pan się tutaj oczekuje? No nie mogę inaczej pana potraktować. Nie chce pan skorzystać z telefonu? No do kogo ja mam zadzwonić? Do kogo ja mam? Do Akademii Sztuk Pięknych? Możemy wezwać adwokata, ale to wie pan. Ale co mi adwokat pomoże? Przecież są tutaj, macie klamkę, macie kasę, tak? Nie skumają tego, bo wszystko jest na mnie, rozumiem, wszystko leży. Ja wam powiedziałem, no kopak mnie zatrzymywaliście, że to jest prank, że to jest żart. Potraktuję pana bardzo łagodnie. No weźmy i tutaj wypuść, kurwa, odchyl furtkę, ja sobie ucieknę i nikt nawet nie będzie zwracał uwagi na mnie. Jestem zwykłym śmieciem, nic nie znaczy tak, na mieście. A ten monitoring dookoła to wszystko zobaczy, nie? No dobra, byku, no myślałem, że się jakoś tutaj... A ile mi tam proponuje, ile mi tam wychodzi? Dobra, odpuszczę ucieczkę, zostawię tylko sam napad i posiadanie broni. Jak to? No byku, ile mi tam wychodzi? A coś tu się uderzyło. Nie, nie, liczę, spokojnie. Okej. Okay. Bo tam tyle tych jest zwrotów, że... O nie, znowu on! Marcin Kot mówi się wyłączać, a nie wyłączać, jebany debilu. Jajlerpę, sutki, cipka. Co za gość, ale już on zbindowałem sobie, dobra.